Zmęczenia po wczorajszym szkoleniu. Tyle po prostu pudru i fluidu nałożyłaś na dzioba. Bronzera. No właśnie. Ja po prostu wykonturowałam sobie twarz na naszą dzisiejszą pasję. Cześć, jesteś może na żywo? Tak, jesteśmy, nam się na czerwono świeci, więc już wiesz. Tak, tak. Witamy was serdecznie na naszej prasówce cotygodniowej. Przedstawię się. Ja się nazywam Karolina Kozłowska, jestem menadżerem małych firm do wynajęcia. Ostatnio mnie kilka biur wynajęło i cudowne tematy rozwinęliśmy, ale to nie dzisiaj o tym. Właśnie, wynajęło cię, dlatego nie było cię w pracy i dlatego ja musiałam robić inną robotę, prawda, za ciebie. Wynajmują coraz częściej, gdzieś sobie jeździsz, no. Sobie układasz inne firmy, prawda? Ja mam jedno, więc to robię i nie zrezygnuję z tego. No dobrze, no dobrze, rozumiem, no jakoś muszę się z tym pogodzić. Ja się nazywam Natalia Wójcica, jestem doradcą podatkowym, nie jestem menadżerem do wynajęcia, ale jestem doradcą podatkowym do wynajęcia. Razem prowadzimy tak, dwie firmy. Jedna to jest, czekaj, żebym była, jedna to jest kancelaria podatkowa, Wójcica i Kozłowska, i tutaj to jest jedna nasza branża. Tak. Powiedz o tej dłuższej i drugiej duszce. Naszej drugiej duszce, czyli tutaj księgowe, bo też tak wstanę i tak pokażę, co mam. Jak zrobię tak. No wyciągaj nasze mocne strony. Nasze mocne argumenty. Więc księgowe rewolucje prowadzimy już od paru lat. Uczymy, jak prowadzić biuro rachunkowe. Żeby mieć kasę, żeby mieć luz, żeby mieć dobrą zabawę. Żeby nie mieć tyle stresów i nie harować tak po prostu od rana do nocy. No właśnie. No i spotykamy się tutaj co czwartek o godzinie 10, żeby opowiedzieć wam o smaczkach, o ciekawostkach, o wyrokach i interpretacjach i trochę, żeby też poprać mózg. Tak. I dzisiaj nawet mamy na to chwilę, bo nie mam aż tak bardzo dużo. Nie jesteś przygotowana. Ale w życiu! Oczywiście, że jestem przygotowana. Byłam w czytelni przedwczoraj. Pani, jak już wchodzę, to po prostu tylko jak z ziomalki sobie rękę przybijamy. Już tam ze wszystkimi jestem prawie na ty. Więc ja absolutnie jestem przygotowana, ale nie było, wyjątkowo nie było tak bardzo dużo ciekawych artykułów, bo mnóstwo odraficie. A ja już powiedziałam, że odraficie gadać nie zamierzam. Ja byłam na urlopie teraz tydzień i tak przeglądałam naszą grupę dla właścicieli na Facebooku. A tam po prostu codziennie parę postów, wszyscy odrapicie. No bo to jest masakra ten drapit. Weźcie, powiedzcie, zrobiliście już swoje wszystkie drapity, czy jeszcze tam was czekają jakieś straszne przypadki do wyliczenia? No tak, moja księgowa, bo my swoich własnych firm oczywiście nie księgujemy, my jesteśmy zbyt leniwe, więc mamy swoje księgowe, które nam wszystko robią, jeżeli chodzi o księgowość. No to moja księgowa przysłała mi drapita. I co? I powiedziała, Natalia, jako ty już jesteś po tych wszystkich szkoleniach i tak dalej, to sprawdź mi drapita. Znaczy, zareagowałam, jak ty zaczęłaś się po prostu śmiać. Rozumiesz, moją księgową, która siedzi, robi, rozlicza, ona chce, żebym ja sprawdziła jej drapita, rozumiesz, no to weszła wtedy drapita. No i co ci wyszło, nadpłata czy do zapłaty? Słuchaj, w jednej firmie wyszła mi do zapłaty, w drugiej nadpłata, więc suma summarum, machnią mam do zapłaty 2500. No, jest nie. Ja wciąż czekam na mojego drapita, pozdrawiam księgową kochaną. Ale ona jak ja nie znałaś. Ja ona mi zaraz powie, gdzie są dokumenty za kwiecie? Więc ja siedzę cicho. Ja jeszcze nie dostarczyłam dokumentów za kwiecie. Nie. Bo urlop miałam, ale dzisiaj obiecuję, ja wszystkie obiecuję. Dzisiaj wyślę moje dokumenty za kwiecie. No ale właśnie, więc. Jestem tym strasznym klientem. Ja melduję, że ja jestem w ogóle bardzo proszona, jeżeli chodzi o wszelkie obowiązki względem urzędu. Pita rocznego miałam zrobionego już chyba w marcu, drapita. Drapit poszedł bodajże 2 dni temu, bo moja księgowa jest po prostu bardzo solidna, bo wszystko dostaje ode mnie na czas. Wszystko jest pięknie opisane, podejmuje szybkie decyzje. Nie jestem Januszką biznesu, czy tam grażyną biznesu, nie wiem, jak się mówi. Ja wyjątkowo w tym miesiącu jeszcze nie dostarczałam, tak się trzymam umowy. No właśnie, ostatnio... A, jeszcze chciałam tylko powiedzieć o tym, że wczoraj robiliśmy szkolenie o kasach fiskalnych, które mega były fajne. Pierwszy raz była u nas na zaproszenie Iwonka, doradca podatkowy z Krakowa, która wymiata w podatku VAT.
No i to szkolenie było energetyczne, było, no większość czasu się śmiałyśmy, że wyobrażasz sobie, Karolina mówi, jak można prowadzić szkolenie i śmiać się z kas fiskalnych. No, okazuje się, że to po pierwsze, ponieważ ja siedziałam na backstage'u, to ja je nawet słuchałam. Nie spałaś jak na drapicie. Na drapicie to myślałam, że odlecę. Powiem wam szczerze, myślałam, że odlecę po prostu. Tam straszne to było, ten drapic. Ale na szkoleniu o kasach fiskalnych, ja was nawet słuchałam, nawet się śmiałam. Bo było bardzo zabawnie, śmieszne te przykłady różne i bardzo fajne uważam szkolenie. Takie po prostu będzie fajne, takie dla ludzi. Żadne życiowe problemy. Absolutnie życiowe, żadne tam pytanie preludium, calne do TSUE albo tam coś, tylko po prostu tak normalnie. Jak ten nasz Janusz biznesu mnie nabił na kasę, to co, to mamy nabić wstecz czy nie nabić? Wiecie, takie życiowe, życiowe tematy. Znasz to po prostu 20, nie wiem, ilu lat prowadzenia biura. Tak, zabrałyśmy te wszystkie wątpliwości, więc jeżeli tematyka kas fiskalnej was interesuje, ja wiem, że drapit, ja to wiem i wiem, że chcecie odpocząć, ale nagranie jest już w sklepie. Więc jeśli chcecie sobie nawet później odsłuchać, to naprawdę z czystym sumieniem polecam, bo to jest naprawdę wypieszczone nasze szkolonko o kasach. A dzisiaj będziemy rozsyłać powtórki dla wszystkich, którzy byli, którzy kupili, bo jeszcze kończę ostatnie przykłady i materiały i już dzisiaj wszystko ze sobą. Workbooka dostaniecie do ćwiczeń. No właśnie, a druga sprawa, co chciałam ci powiedzieć, to nie, widziałaś ten post, który rzuciłam o koledze, który mnie zapłacił za tego widziałam. No takie małe zleconko. Już nie wiem, czy się domyślam, co to za kolega, ale no dobra. Taki kolega, że już praktycznie nie kolega. No chcę powiedzieć, że zapłacił po czwartym. Może jest za krótki i przeczytał. może przeczytał, ale bo napisałam tam dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi. Napisałam post, że normalnie to bierzemy za wszystko kasy z góry. Tak? O zawsze. Dalej na tym Karolina trąbi. Z góry, z góry, z góry. I zawsze tak robimy. Ale bo kolega i powiedział, słuchaj Natalia, potrzebuję pilnie, bo tam jakieś wezwanie, coś. Ja mówię, dobra, spoko, to ci tam pomogę, wyceniłam, to weź mi bliknij. No to tak na luzie, no, jak ja bym tobie powiedziała, no, tak? No. No to nie jest ten poziom bliskości, ale tam kolega. No i spoko, i zapomniałam o temacie, no nie tak jakiś, wiesz, jak to byłem, no nie? Po dwóch tygodniach takie, ty, a przecież mi zapłacił? Wchodzę ty na konto, nie ma tej kwoty. A nie jest ta kwota tam, nie, 20 zł, żeby tak ominęła ją. No i tam zaczęłam ścigać się z sami. No tam główkę mi opada na Messengerze, wiesz? Mówię, po prostu umarła. No i teraz powiedz mi, bo chciałam czego cię zapytać, bo nie miałyśmy okazji porozmawiać. Czy to jest tak, że jak ty kogoś ścigasz o pieniądze, no na przykład takiego kogoś bliskiego nawet, kolegę, albo prezesa wielkiej firmy, który nie, wjeżdża... Nie, nie muszę szukać, ja tutaj nie wiem, brata na tego. No dobra, ale ogólnie chodzi mi o to, czy ty czujesz jakby taki straszny dyskomfort wewnętrzny, w sensie taki, że się za tą osobę wstydzisz? Bo ja to czuję. No, znaczy myślę sobie, Jezus, jaka masakra. Albo na przykład, nie wiem, z kimś tam współpracuje, kto się tam po internetach lansuje nie wiadomo co psio, czy na innych, a sam po prostu, ja to, jak to widzę po prostu z tej drugiej strony, no to sobie myślę, Nie, że ja się jakby wstydzę, to jest taka żenada na mnie, po prostu taka żenada. Okay. W sensie, że ogólnie. No dobra. Ale nie mam sentymentów żadnych, tak? Żadnych. No to ja się znam. Natomiast ja po prostu sobie myślę. Masakra jakaś, no masakra. No dobra, ale na przykład że ja ogólnie, że jemu nie wstyd. Bardziej takie totalne zdziwienie, że jemu nie wstyd. Ja bym to się po prostu już pod stół zapadła i umarła. No dobra, ale jak na przykład byś taką osobę, którą ścigasz o pieniądze, potem spotkała, no potem jakaś taka koleżanka, kolega, tak. I spotykacie się gdzieś w jakimś towarzyskim eventie. A to jest cudowne, to jest absolutnie cudowna okazja, żeby wyegzekwować pieniądze. To, i siedzicie, no bo my się na przykład spotkamy tam, nie wiem, jakaś impreza, siedzimy przy stole, no. Ja mam, słuchaj, a jak moje pieniądze? Nie, no myślę, a cześć, słuchaj, zrobiłeś mi już przelew? Nie wiesz, że tu stoi trzy osoby inne. I tu jest tam przy stoliku siadamy i będziemy na szkoleniu razem siedzieć przy stoliku. Słuchaj, nie dostałam, możesz zrobić mi teraz? Zrobiłeś mi? A możesz zrobić mi teraz? No właśnie. To normalna sytuacja. Czemu ty ja mam się wstydzić? No on się powinien wstydzić. No ja się wstydzę za niego i to wpływa na to, że ja się wstydzę. A, i że nie mówisz wtedy tak. No tak, wiesz co?
Wolę napisać się sobie nie, nie, cudownie. Słuchaj, on wtedy oczy zrobi, bo tu trzy osoby słuchają, tak? I wyegzekwujesz, bo jaki jest cel? Cel no tak, jest utrzymanie pieniądze, to jest nadrzędny cel, ustalmy priorytety. Skoro to jest priorytet, jest on jeden, bo nie ma równorzędnych priorytetów. To jest jakby masło maślane. Priorytet jest ważniejszy, jest najważniejszy, jest cel. To, no chyba, że nie jest to twój priorytet. No jest, to są swoje pieniądze. Może bardziej wolisz utrzymać relacje niż swoje pieniądze. Nie, bo dla mnie to ustalmy. Dla mnie już tej relacji nie ma, dla mnie ta relacja została. Czyli pieniądze, skoro pieniądze, to w ogóle nie ma, wszystko mu się nie liczy. Twój wstyd, jego wstyd, że głupio, że coś po się nie liczy. Masz priorytet, masz to zrobić. No widzisz, ja mam właśnie taki, no to jest mój dyskomfort i pewnie, że odkryłam to, no tak. Że jadąc, no bo teraz się spotkamy, on już mi zapłacił. Okej. Okay. Chyba wiedział, że się też spotkamy teraz ten weekend. Ale na właśnie się sytuacji. Słuchaj, nam myśl o tym, że się spotkamy przy stole, jak u niego usiądę, to mi po prostu tutaj takie coś zaczęło rosnąć. To po prostu. No bo po prostu już za bardzo go nie lubisz. No nie, no strasznie mnie zawiódł, tak po ludzku, po prostu zdruzgotała mnie ta jego zachowanie. No dobrze, no nie siadajcie koło siebie przy stole. No coś w tym jednak jest, że chcesz stracić kolegę, to pożycz pieniądze. Coś takiego jest, nie? Że tam... Mój tata zawsze powtarzał tak, słuchaj, jak będą do ciebie przychodzić różne osoby po pożyczki, to ty zawsze pożyczając te pieniądze, zrób sobie taki w głowie rachunek sumienia, czy jesteś w stanie to stracić. Bo to jest naprawdę było nie stracisz. Okej, czyli czy jesteś w stanie stracić te pieniądze i się z nimi jakby zgodzić, że nie dostaniesz z powrotem? Tak. Lub czy jesteś w stanie jakby zerwać tą znajomość wobec czego, gdyby doszło do. No to też jest jakby dobry punkt, że musisz pomyśleć po prostu o kosztach związanych z tą decyzją, że komuś pożyczasz pieniądze. Tak. I raz zazwyczaj nie zakładamy takiego negatywnego scenariusza, ale. No, jak komuś pożyczamy pieniądze, kredyt w banku podpisujemy, żyrujemy. O Jezus. Więc zastanówmy się, czy wreszcie jesteśmy w stanie ponieść koszty alternatywne, już nawet nie te finansowe. Też związane z tą, właśnie o to mi chodzi. Koszty psychiczne są po prostu gigantyczne, bo ja mówię u siebie o kwocie kilkuset złotych, a jak ty żyrujesz jakieś kredyty, to koszt psychiczny jest jakiś gigantyczny, jeżeli tobie ktoś pieniędzy nie odda. Dla mnie to jest straszne, straszne. Ja jednak stwierdzam, że... Ale nie czujmy wstydu. Nie przychodźcie do mnie po pożyczki, bo to mnie za dużo kosztuje po prostu. Ja nie mam pieniędzy żadnych, bo tak powiem. Ja nikomu nic nie pożyczam, ja nie mam pieniędzy, bo ja potem po prostu umieram, tak? Tak. No dobra. Trochę z życia. Ale ktoś gdzieś tam skomentował mój post na Facebooku, że on sam nie płaci z góry, że trochę zaufania miejmy do ludzi. No to właśnie tak właśnie miejmy zaufania. No to jest właśnie kolega, no to ale nie mógł mieć zaufania. Ale to jest fantastyczne, jak ty po prostu trzeba mieć zaufanie tak od razu, za darmo jakby. Że nie znam człowieka, ale mu ufam. To jest dla mnie dziwne, no bo na zaufanie tu się jakiś czas pracuje, zaufanie się buduje, zaufanie się, jakby ja mam jasne, nabieram zaufania po jakimś czasie jakiejś współpracy. A nie obcy człowiek, obcy klient przychodzi i ja już mam go ufać, on mi zapłaci. To jest dla mnie dziwne. To jest bardzo dobrze, że nawet za dzieciaka nas uczyli, żeby mieć ograniczone zaufanie do ludzi. Znaczy się, że nie jesteśmy na to nastawieni wrogo, że on mnie nie szukać, ale ja też nie. Ale mamy ograniczone zaufanie, które to zaufanie budujemy. Nawet w kodeksie chyba ruchu drogowego, na drodze na zaufanie. Ograniczone zaufanie. Co z tego, że ktoś kierunkowskaz włączył, no ty patrzysz, czy on mniej więcej hamuje. No masz szansę. No to jest też dobry argument, że w biznesie się oczekuje, że przychodzi ci ktoś z ulicy, bo w ogóle znasz, ty już mu ufasz. Tak, i robisz, i pracujesz, bo ty mu ufasz, że ci zapłaci. No nawet Netflix chciałby dziś na mnie ufać, tak? Że mu zapłacimy za oglądanie seriali. O Boże, temat pieniędzy. O Boże, no. No właśnie, temat pieniędzy, słuchajcie, jest tematem, który grzeje wszystkich nas, nie ma co ukrywać. Nas bardzo. Nas też i my też musiałyśmy przez te lata sobie wypracować taki system, żeby też sobie do gardła na przykład nie skakać, jako wspólniczki, przyjaciółki, więc wymiksowane to wszystko jest. I to jest potencjalnie bardzo ryzykowny układ, tak. No bo się miesza i przyjaźń, i finanse, i to trzeba też dobrze tak, no nie ze wszystkimi się da. Ja bym powiedziała, że nawet z bardzo niewieloma osobami się tak da. No to co, to możemy przejść już do meritum i po co po prostu się zebraliśmy wszyscy. Zebraliśmy się tu, proszę Państwa, w celu wysłuchania Natalii, która opowie teraz o kwestiach różnych takich podatkowych, ale mam też takie ciekawostki, bo zaczęłam też robić sobie pasówkę z Gazety Wyborczej.
przeglądać sobie. I tam też jest dosyć dużo fajnych artykułów, ale nie będę opowiadała takich biznesowo-ekonomicznych artykułów, tylko przypomnę o tym, że od stycznia 2024 platformy sprzedażowe będą raportowały sprzedaż, która jest dokonywana właśnie na ich platformach. No i to już wiemy, bo to już o tym wielokrotnie mówiłam, ale tutaj takie coś przeczytałam, to tak trochę zainteresowało, że w zakresie towarów, znaczy może inaczej, przepisy jeszcze nie weszły w życie, ale nie można się czuć swobodnie, dlatego że one wejdą i co prawda od 1 stycznia 2024, ale trzeba będzie zaraportować za poprzedni rok. Czyli to nie jest tak, że przepisy nie teraz. No właśnie o to się dzieje, że my nie możemy czuć się swobodnie. Ci wszyscy, którzy handlują na różnych platformach bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, bo te platformy będą raportowały sprzedaż z tego roku po nowym roku. No i teraz co? Będą objęci ci sprzedawcy, którzy w ciągu roku sprzedadzą lub udostępną, a niekoniecznie sprzedadzą, na danej platformie co najmniej 30 ofert. A 30 ofert to jest nic. To jest nic. Bo jak masz taką Allegro, to po prostu przecież hurtowo udostępniasz jakieś tam swoje różne towary, tak? Obowiązek obejmie również tych, którzy w ciągu roku dokonują sprzedaży towarów na łączną kwotę przekraczającą 2000 euro. Czyli też nic. No chyba, że handlujesz, nie wiem, jakąś totalną drobnicą, albo wtedy masz znowu wystawionych wiele ofert. W związku z tym wychodzi na to, że niemalże wszyscy będą zaraz tutaj raportowani, chyba że ktoś sprzedaje jedną, dwie rzeczy tam jakoś incydentalnie, totalnie. Czyli jeżeli wystawimy po 10 ofert sprzedaży w ciągu roku na Elix, Allegro i Vinted, to nasze dane nie trafią do skarbówki, bo masz 10 ofert różnych platformach, ale gdybyś w jednej platformie 30, no to nie. Oczywiście pod warunkiem, że wartość naszej sprzedaży na danej platformie nie przekroczy 2000 euro. No i teraz nie ma znaczenia, czy transakcje zostaną zrealizowane, czyli sam fakt wystawienia oferty jest już objęty tym raportem. Tak. No i teraz pod lupę skarbówki mają być też raportowane usługi świadczone osobiście. Czyli chodzi o osoby, które się na takich e-platformach, na przykład Fixly, bardzo popularna, ogłaszają, że robią remonty, czy na przykład kierowców, którzy swoje usługi proponują za pośrednictwem e-platform. Uber? Więc to nie jest tylko platforma typu jakaś tam Allegro, gdzie handlujesz, bo ja tak jak żyłam, ja się przekonałam, że tak, że to tam gdzieś no jest handel. Więc jakieś Booking.com i te wszystkie. A na tych platformach nie ma żadnych limitów. Czyli nie ma limitów ilościowych czy kwotowych podniesiemy do sprzedawców. No bo tam po prostu się reklamują tylko sprzedawcy. No tam są tylko usługi. Tak, tam są tylko usługi. Więc wystarczy, że zamieścimy chociaż tylko jedną ofertę wynajmu mieszkania lub ofertę przewozu osób, to szczegółowe informacje o nas i naszej ofercie bank polecą do Urzędu Skarbowego i nieważne, czy oferta jest na 50 zł, czy na kilka tysięcy. Proszę bardzo. Jak co będzie, co będzie, co będzie raportowane? Najem nieruchomości, mieszkalnych, jak i komercyjnych. Skarbówka będzie chciała dostać adres każdego obiektu najmu z numerem wpisu do KFU, a także liczbę dni, przez które dana nieruchomość była wynajmowana, świadczenie usług osobistych, czyli ci wszystkie złote rączki, sprzedaż towarów, czyli platformy i wynajem środków transportu, czyli mamy naszego BlaBlaCar, o to miałam na myśli. Więc warto może naszych kochanych klientów o tym powiadać. To będzie gigantyczna zmiana. Ale może być też tak, że to nie są nasi klienci, bo oni nie korzystają z usług księgowych po prostu. Tak, jak ktoś tam ma jakiś pokoik, albo gdzieś jakiś mieszkanek ustawiony na bookingu i tam zacznie się nic z tym nie robi. W zasadzie totalnie od stycznia wchodzimy w inny świat, jeszcze potem od lipca będzie ksef. Może pojawi się po prostu dużo więcej przedsiębiorców na rynku. No, ale też ceny wtedy pewnie wzrosną. Dostałam informację właśnie na Messengerze od Iwonki, którą wczoraj prowadziłyśmy szkolenie o kasach fiskalnych, że rząd przyjął, jak to się nazywa pięknie, rząd przyjął projekt Krajowego Systemu E-Faktur, KSeF, czyli wejdzie to w życie od lipca 2024. Więc w przyszły rok obudzimy się w nowej, Big Brotherowskiej rzeczywistości. To mniej więcej będzie tak, jak teraz były ZUS, składka zdrowotna i te wszystkie zmiany. Tak w przyszłym roku będziemy
Gdzie jechać na wóz, ksef, nastawmy się na ksef. Nie ma, że nuda. Teraz tak, przepis, który mówi o zawieszeniu działalności gospodarczej, to on mówi o tym, że można zawiesić działalność gospodarczą, jeżeli się nie zatrudnia pracowników. I tutaj jest, ja zawsze podziwiam, że można napisać tak długi artykuł w odpowiedzi na pytanie, czy jak mam zleceniobiorców, to mogę zawiesić działalność. Aha, gdzie można powiedzieć tak, możesz, tak, nie możesz. No tak, ale możesz lub nie możesz, a to jest po prostu 100 milionów rozprawka. Ale najczęściej to było tak, że już nie miałam czasu czytać artykułów, to jest decyzja. Ostatnia kwestia! Ostatnia kapli czytanie, no czy wy też tak czasami macie? I z długi skomplikowany artykuł. No, przekaż tylko tego, tak lub nie. No, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy ZUS-owsko-kadrowe, to nie, bo jeszcze podatki, to lubię rozkminiać wywód, ale te ogólnie tak, można zawiesić, dlatego że przepis mówi o tym, że nie można zawiesić działalność, jeżeli ma się zatrudnionych pracowników. A zleceniobiorcy to nie są pracownicy, w związku z tym można. A teraz ja ci zadam pytanie, czy to znasz odpowiedź? Za kilka dni podpisuję umowę o pracę z moim pierwszym pracownikiem. W jakim terminie mam go zgłosić do ZUS-u? Rozpoczyna pracę, no tam chyba tydzień później, 15 maja. No, tam, Boże, 7 dni od podpisania chyba, nie, trzeba moment. Czy chodzi od podpisania, czy od rozpoczęcia pracy, tak? Kurde, to się bardzo rzadko zdarzało u nas, nie pamiętam. A niektórzy tak robią, że chcą sobie zablokować pracownika od podpisania umowy, ale wpisują, że pracę tak, ja bym wiedziała od podpisania umowy. Nie, od rozpoczęcia pracy. Ale to jest bezpieczniejsze. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że status pracownika na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych wyznacza nie tylko podstawa nawiązania więzi prawnej, lecz także więź prawnej. Czy nawiązałaś z tego więź prawną, podpisując umowę spółki cywilnej? Załóżmy więź prawną, mamy więź prawną. Lecz także fakt świadczenia pracy, rzeczywistego wykonywania obowiązków pracowniczych. Na tej zasadzie samo podpisanie umowy o pracę, ale nie podjęcie wykonywania pracy nie pozwala, a nie jest tak mądre, nie pozwala na zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczeń, bo uznaje się, że tytuł do ubezpieczeń jeszcze nie powstał. No widzisz, to troszeczkę inaczej jest jakby z takim kodeksem pracy, kiedy już podpisujemy umowę i wpisujemy tam za miesiąc, że on zaczyna pracę za miesiąc, ale w końcu nie dojdzie do tej, to przyjdzie do pracy, to normalnie obowiązuje, umowa jest podpisana i... Wiesz, ale też chyba chodzi o te terminy ewentualnie na przykład podlegania ubezpieczenia, tak. Nie? Że to ma to znaczenie. Tak, znaczy to jest sens, że... Ma jakiś sens to, że dopiero jak zaczyna pracę, to wtedy zaczyna tak naprawdę podlegać i no ma to jakiś sens, ale jakby nie byłabym na to, bym robiła wcześniej niż później. Dobra, teraz mamy tutaj wyrok NSA, tylko przeczytam, a kogoś będzie interesowało, to podam sygnaturę, że limit kosztowy odnośnie najmu i ubezpieczenia GAP, już 100 lat nie robiłam tego GAP, ale kiedyś pamiętam, że jak księgowe dawały takie wyliczenia strasznie skomplikowane. Całą składkę z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego od szkody całkowitej lub kradzieży można odliczyć od przychodu tylko jeżeli wartość auta przyjęta w polisie nie przekracza 150 tysięcy złotych. Podobnie jest z opłatami za najem takich aut. Jeżeli jednak wartość pojazdu będzie wyższa, to obie płatności mogą być zaliczane do kosztów uzyskania wyłącznie proporcjonalnie, orzekł NSA w dwóch wyrokach. Ja nawet widziałam, że to jest jakiś problem, no ale widocznie jest, dlatego tutaj cytuję ten ważny, jakże ważny wyrok NSA, który jest z 5 maja 2023, czyli taka świeżynka, można powiedzieć. Nieodpłatna służebność, też takie trochę niszowe tematy, no ale dobra. Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu nie skutkuje powstaniem nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu artykułu 12 ust. 1 ustawy o CIT, orzekł NSA. Znowu jakiś wyrok ważny NSA. To się kojarzy z takimi osiedlami. Coś tam jest, zgadzasz się, że tam swoich tych idą jakieś kable, SMN czy tak. No to tylko tak ten powiem. Teraz cykl w gazecie prawnej nazywa się cykl KSEF Alert. Już zaczynają. KSEF, właśnie straszą, już nas KSEF Alert. To będzie za ponad rok.
Ale już jest alert, już jest ksef alert. Ja chciałam ci powiedzieć, koleżanko moja droga, że no, tutaj podkreślają, że w związku z ksef alert to będzie ważne, żeby zmienić umowę o usługi księgowe. A no to ja. I my będziemy nad naszą umową w naszym sklepie pracować i będziemy ją dostosowywać z prawnikami naszymi. Prawnika od tego, po prostu zbiorę grupę swoich prawników i usiądziemy i będziemy pracować nad naszą umową, czyli po prostu z naszym panem prawnikiem. Będziemy naszą umowę dopieszczać pod kątem KSeF. A druga sprawa, na co zwracają uwagę, to jest edukacja klientów co do nadchodzących zmian. Ja myślę, że bez szkolenia dla klientów to się nie obędzie, bo... I tak właśnie pomyślałam, że chyba zorganizujemy dla waszych klientów, żeby być oczywiście chętni, bo my będziemy też nagrywać takie szkolenia i będziemy robić takie szkolenie dla klientów, a to będziemy jeszcze wszystko opowiadać. Razem będziemy ciągnąć ten wózek, damy radę. Tytułem KSeF. Drapita przeszliśmy, znaczy niektórzy widziałam, że jeszcze nie zrobili. Martyna dopiero zaczyna, ale Martyna cały po prostu fan major przed tobą. Ale KSeF też przejdziemy razem, że tak powiem, ramię w ramię. O, i tutaj był następny artykuł, który już nie przeczytałam tylko końcówki, tylko zobacz, długi, tylko go bardzo dokładnie przeczytałam i rozkminiłam, bo to już jest coś, co mnie bardzo interesuje. Mówisz, co cię tak strasznie? Wiesz co? Ja ci powiem. Co to za temat? Ja nie mogę też tobie mówić za bardzo, co mnie podnieca, bo wczoraj ja widziałam, co ty zrobiłeś, jak mi natychmiast odrąbała skrzydła. Jak Iwona opowiadała o tym, że doktorat robi. Ja po prostu oczy mi normalnie, jak takie złote, takie... Jezu, doktorat, to wiesz, no to... O Boże, zaczęłam ją wypytać, a ta Karolina... Nie, słuchaj, nie będziesz robiła doktoratu, widzicie, też jest wam przyjaciółka, tak? Ponieważ ja też podchodziłam do doktoratu i ja wiem, z czym to się wiąże i to po prostu jest... Granie warta świeczki, uważam. Ale jak to robi nasze? Ale jakie to jest ambicjonalne. Każda byś była ona mogła pani doktor pisać po prostu na pieczątce, żebyś wykreśliła tego magistra. No właśnie, to jest zabiry. I nie wiem, czy bym dalej się przedstawiała. Nie wiem, czy dalej bym robiła z tobą szkolenia bez psychiatry. Może bym robiła, szanowni państwo, jeśli chodzi o wyroki w SUE w zakresie kas rejestrujących. To należy zwrócić uwagę na sprawę Magier kontra Schwartz, tam jakiś tam T1756. Co oczywiście, słuchajcie, to jest mega ważne, to wszystko, o czym też, to, że jeśli wyroki, to jest poważne, tylko że my to wszystko sprowadzamy na grunt takiego po prostu, no tak jakby Natalii i Karolina, które prowadzą księgowość swoich firm w biurze i muszą wiedzieć, jak to po prostu zaksięgować, jaką fakturę. No więc co mnie podnieciło? Wyrok sądu to czasem za mało, aby dokonać korekty. I to jest troszeczkę taka prawna rozkminka, które nie rzeczy podniecają, ale w sumie każdy jest inny. Nie też dużo innych rzeczy również podnieca. Ale wiesz, co jest tutaj, nie umiem tego tak pięknie opowiedzieć, bo tu jest bardzo dużo takich słów związanych też z kodeksem cywilnym. No. Ale wszystko sprowadza się do tego, że wykonujesz usługę, wystawiasz fakturę, klient kwestionuje tą fakturę, idziecie do sądu. Tak. Walczycie w tym sądzie i po wielu, wielu latach, nawet czasami po 10, no, wiadomo, okazuje się, czy ta faktura była nienależnie wystawiona, bo usługa nie została wykonana. Czyli przegrałaś. Przegrałaś. I teraz co? W związku z tym, że faktura była nienależna, to chciałabyś skorygować, tak? A, 10, no. A to już się wszystko w podatkach przedawniło. I to jest właśnie ten przykład. Często i drobno mieszczanie. No właśnie, to jest taki przykład. Albo wystawiasz fakturę, klient tej faktury, tą fakturę, wysokość tej faktury kwestionuje, przynajmniej chodzi o to, że w ogóle kwestionuje całą usługę, tylko nie zgadza się co do wysokości tej kwoty i znowu idziecie do sądu, walczycie tam 8 lat, tyle trwają postępowania. Tak. No i po 8 lat okazuje się, no rzeczywiście jest uznana reklamacja, więc chciałabyś tą kwotę skorygować, też nie może, bo minęło 5 lat. Przedawniło się, nie możesz korekty wystawić faktury. Więc o to chodzi tutaj, że z tego całego wywodu, że podatnik, który się wstrzymuje z korektą faktury,
bo czeka na postępowanie cywilne. On nawet nie może skorygować tego wcześniej, bo to byłby absurd, bo walczy w sądzie, że to się należy. Więc to by było podcinanie gałęzi, na której się wstrzymuje ze wszystkim. Dostaniesz rozstrzygnięcie sądu. Płacisz te podatki i wszystko. No dokładnie tak. No i co? I wreszcie ci wygaduje od sądu, że nie otrzyma zapłaty, albo że musi uznać reklamację i przyjąć zwrot towaru, to jest pozbawione możliwości odzyskania zapłaconego uprzednio podatku. I nic się z tym nie zrobi. Nie, bo to trzeba było zaskarżyć, by to trzeba było gdzieś tam i znowu walczyć z urzędem. No ale to nawet wychodzi na to, że przepisy tak są skonstruowane, że spór cywilny nie powoduje przerwania biegu terminu przedawnienia w podatkach. Czyli podatki sobie idą, się przedawniają, a spór cywilny są. Takie różne zapisy tam w naszej umowie, że tak to sobie. Dobre to jest, to jest dobre. No więc to się zmyślili. No ale to jest też takie, bo ostatecznie płacisz podatek i nie możesz sobie wykorzystać tych narzędzi, które masz, bo ci już przedawniły podatki twoje, tak? A nie możesz tego robić w trakcie postępowania cywilnego, bo byś się przyznała. No tak, i od razu walkowerem się podajesz wtedy. No i to rzeczywiście był ciekawy, bardzo ciekawy temat. No i tutaj autor tego artykułu powiedział, że... Jakie wnioski tam? No, wnioski są takie, że powinniśmy postulować o zmianę przepisa. No właśnie. Bo tego się nie da zrobić jakimś innym jakby sposobem, nie? Tak. To było rzeczywiście bardzo dla mnie ciekawe. Teraz następny przepis, o którym nie miałam pojęcia. Może też dlatego, że nie rozliczam za często, bo prawie w ogóle ulgi badawczo-rozwojowej. Często się do mnie to zdarza na doradztwo w tym temacie. Czy ty wiesz o tym, że jak ktoś rozpoczyna działalność gospodarczą, jest taki przepis, który mówi, że jak rozpoczyna działalność, to często masz stratę i nie możesz sobie odliczyć tej ulgi badawczo-rozwojowej, to możesz dostać zwrot gotówkowy tej ulgi od urzędu skarbowego. Gotówko? Tak! Dla podatników rozpoczynających działalność oraz podatników będących mikro, małymi i tak dalej, w drugim roku prowadzenia przez nich działalności w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej przewidziano zwrot gotówkowy, bo jeżeli nie możesz w pełni odliczyć tej ulgi badawczo-rozwojowej z tytułu występowania straty lub niskiego dochodu, podatnik może otrzymać od organu podatkowego kwotę odpowiadającą kwocie podatku, jakiej nie musiałby zapłacić, gdyby ulgę B&E rozliczył w pełni. No i widzisz, będzie musiał dostać zwrot gotówkowy, tam jest potem obwarowane, że musi co najmniej przez 3 lata prowadzić działalność, nie może być postawiony stan likwidacji przed upływem 3 lat. No to dobrze, no w sumie, no to... Ja nawet nie wiem, że coś jest, nie? Że takie gotówki, że no... No właśnie. No właśnie. Takie czasami coś czytam, to też kiedyś o tym mówiłam, że zazwyczaj coś czytam, że tam 10 to tam... Tak, coś słyszałam. To sami taki ząb, taki dym. Jest coś takiego. No. A teraz kolejna ciekawa artykuł, ale to tak też pewnie ciebie zainteresuje. Przychodzi do naszego, jesteśmy księgową i nasze sprawozdanie finansowe jest badane przez biegłego i ten biegły daje swoje sugestie co do zmian. Okej. I teraz, jeżeli to są sugestie co do zmiany, bo są oczywiste błędy, to jest jasne i jakby okej. Okay. Ale to są czasami takie sugestie, które by spowodowały, że na przykład wynik finansowy się trochę pogorszy. No i klient mówi do takiej swojej księgowej, że on się na to nie zgadza. Nie, proszę nie poprawiać tego, co biegły rewident powiedział, że trzeba poprawić. Okej, ale on musi poprawić, to są takie pytania. Biegły wydaje później opinię swoją. No wiesz, ogólnie chodzi o to, że on daje opinię, że coś trzeba zmienić, żeby był rzetelny obraz jednostki, bo według biegłego nie jest rzetelny obraz jednostki. Okay. I chce... będzie zła. No i teraz często ci prezesy, w związku z tym, że gdyby oni mieli to tak zrobić, to musieliby zatrudnić dodatkową, to tak wszystko pięknie napisane, ale ja to wiem, o co chodzi, weźmy drugie dno. Ale jednocześnie to by spowodowało konieczność wprowadzenia dodatkowych rozwiązań organizacyjnych. No to czyli muszą zatrudnić dodatkową firmę, która po prostu usiądzie i coś tam... Tylko chodzi o pieniądze. Ogólnie chodzi o pieniądze. I dlatego kierownicy jednostek
Okej. Okay. Bojąc się dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem rachunkowości, często nie godzą się na te poprawki. No i teraz pytanie jest takie, co ma zrobić biuro rachunkowe, które dostało taki raport, wie, że tam jesteś nierzetelnie zaksięgowane, czy tam ujęte w sprawozdaniu, a nasz Janusz biznesu mówi, że on się na to nie zgadza. Ja bym na przykład wypowiedziała głowę takiemu Januszowi, ale to trzeba, to nie jest takie proste i tak nie że tak hop siup, no ale trzeba sobie odpowiedzieć. Ja jako księgowa muszę sobie odpowiedzieć, czy ja chcę z takim klientem pracować, czy nie, poprzeliczać wszystko, czy nie pójdę na dno finansowe. No bo ja sobie mogę powiedzieć, że nie, ale ja rozumiem, że to są trudne. Słuchaj, no co to jest? Na pewno, że tak powiem, duchochronów trzeba. Jest artykuł z panią, która jest ekspertem z zakresu finansów i rachunkowości. Co ona by zrobiła? No ona mówi tak, że biuro rachunkowe powinno naświetlić klientowi wszystkie konsekwencje. Nie, naświetliło, biegły mu naświetlił, wszystko się naświetliło. Ale jak zostało już wcześniej pokazane, bo już wcześniej było to powiedziane w artykule, za sporządzanie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. I to on w konkretnej sytuacji musi podjąć decyzję, czy przyjmuje propozycję korekt zgłoszoną w toku badania, czy też odrzuca. A osoba prowadząca księgi, w szczególności biuro, jest tylko wykonawcą decyzji kierownika jednostki. Poza tym bardzo dobrze, jak nie ma bilansu i sprawozdania w umowie, w zakresie umowy, jest to po prostu zlecenie dodatkowe poza umową, jak u nas. No właśnie. Można nie przyjąć tego zlecenia. No więc powinno ono oczywiście służyć radą, tak, zwracać uwagę na skutki podejmowanych decyzji, jednak nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za wdrożenie lub nie danego rozwiązania. I szczególnie, co tu jeszcze jest powiedziane, aha, że jeżeli kierownik jednostki coś się nie zgadza, oczywiście biuro rachunkowe nie może na własną rękę zmieniać sprawozdania finansowego, no to jest chyba oczywiste. I warto, żeby miała na mailu, tak ładnie brzmi, potwierdzenia decyzji, jaką podjął kierownik jednostki w zakresie przyjęcia, choć to ogólnie duchową trzeba na mailu mieć. Tak. Bo w przypadku sporu będzie pociągane po prokuraturach i sądach. Ale wychodzi na to, że pamiętajmy, że biuro rachunkowe jest usługodawcą wobec klienta i zgodnie z zasadami prawa cywilnego powinno wykonywać tę usługę zgodnie z wolą klienta, oczywiście dbając o przestrzeganie innych regulacji prawnych. No to jest takie trochę bla bla bla, no to, tak, no to modę, no to wychodzi z tego artykułu, że ja po prostu jestem tylko taką kukłą, która wykonuje polecenia kierownika jednostki. Nie wiem, czy do końca by to takie, co tam KKS i inne terminy. Co do ustawy o rachunkowości, to KKS by się nie odnosił raczej, chyba, może nie. Znaczy, aż tak nie wiem, nie znam się na tym, ale kurczę. Mam wyzwanie, nie ma opcji, zostało złożone sprawozdanie finansowe. No to ja też tak do końca, tak czytam to z takim pewnym dyskomfortem, czy tak, na pewno tak mogę się nie martwić. Ja bym tak się wcale nie spała spokojnie z takim klientem, mimo różnych ochronów na maila. No, no ale najważniejsza umowa, po prostu nie biorę się za takie sprawozdanie. Niech zda ci innemu pomyśl. Patrycja pisze, żeby powiedzieć coś o kontroli A. Trwa. AML. Ona trwa, bo ja tydzień temu mówiłam, wysłałam odpowiedzi. Zresztą na tymi pytaniami, tymi odpowiedziami, jak się podzielimy, bo będziemy chciały zrobić burzę, jakieś szkolenia, jakieś warsztaty AML. Coś wymyślimy na pewno, bo wiem, że jeszcze mnóstwo biur kuleje u nich ten AML, a naprawdę trzeba to wdrażać, bo są już kontrole. Już słyszymy coraz. Nie jest to temat, który można odpuścić, bo tam coś tak uważam, że nie można. No więc kontrola u mnie trwa, no bo ja te wszystkie odpowiedzi wysłałam i ciągle jest cisza. No więc czekam. Jak coś się pojawi, to na pewno o tym powiem. Będziemy miały sensowne wnioski, to damy znać. Słuchaj, jest taki artykuł, jak podnieść ceny w biurze rachunkowym i nie stracić klientów. Specjalnie go dla ciebie tutaj wyciągnęłam. Jaki długi! Słuchaj, ogólnie to mówią to, co ty mówisz, ale bardzo dużo czasu poświęcają na to, że ty powinnaś zrobić dokładne badanie rynku i porównywać się z innymi biurami, co mnie trochę zaskoczyło. Nigdy tego nie robiłam, ale może... Warto, pewnie, że warto wiedzieć, że księgowość jest, powiedzmy sobie, na poziomie między... No nie wiem, tam między 200 a 600 cena wyjściowa, żeby nie wyskoczyć z ceną 10 tysięcy, no to pod tym względem, no rzeczywiście to trzeba mniej więcej wiedzieć, o jakich kwotach mówimy, ale tutaj trzeba tam, mówią, żeby popatrzeć dokładnie na konkurencję, sprawdzić, co oni oferują, jakie pakiety świadczonych usług, cenniki, jakie mają.
No więc może ty się wypowiesz, czy ty też tak, co powoduje, że ty... Jak ja bym patrzyła na konkurencję, to byśmy, nie wiem... No miały ceny 3 razy niższe pewnie, tak? Pewnie tak. No nie zgadzam się z tym. Po prostu nie zgadzam się, to jest sprzeczne z całą moją filozofią prowadzenia biznesu i całą moją wiedzą, całym moim doświadczeniem. No to może chcesz sprostować, ale swoją polemikę z autorką tego artykułu. To jest tutaj, jest imię i nazwisko tej autorki. I może byś miał ochotę, że wydrukują twoją polemikę na ten temat. To wie. Dobra, chciałam tylko powiedzieć, że wchodzi przepis o tym, w tej działalności nierejestrowanej, że będzie większa, 1 lipca większa kwota tego przychodu, bo już nie będzie połowy wynagrodzenia minimalnego, tylko 75% minimalnego wynagrodzenia. A ono też się zmienia? Nie, z tego nie kojarzę, żeby się teraz od lipca zmieniało. Nie, lipca może nie. Z tego nie kojarzę, żeby tak. A to może było, Jezus. Już po prostu tyle zmian. Albo na przykład taki artykuł, ale nie będę go rozwijała. Problem z rozliczeniem DRAPID. No to rzeczywiście jest napisane ZUS. Zdaniem płatników są, zdaniem zakładu nie ma. Czyli płatnicy... O co wam chodzi? Płatnicy i księgowi zgłaszają różne problemy, natomiast ZUS mówi, że przecież wystarczy tylko... Klik! Te błędy wystarczy klik w płatniku i już jest! Nie, bo po prostu problemy wynikają z tego, że księgowi zapominają o aktualizacji danych. Więc może się wiadomo, że to wina księgowi. Więc może się niech księgowi ogarną, zaktualizują płatnika i wtedy już nie będzie błędów krytycznych. Dobra, no to to mamy. To o KSeF-ie, cały wielki artykuł o KSeF-ie, już mi się nie chce o tym gadać, bo będziemy o tym gadać jeszcze w przyszłym roku. Przedsiębiorca sprzedał nieprzydatny towar handlowy jako odpad. To była firma, która miała telefony komórkowe i jakieś tam coś w tej branży. Wycofała część nieprzydatnych towarów ze swojego bilansu, bo uznała, że one są nieprzydatne, bo były jakieś wadliwe, przestarzałe i sprzedała je tam pewnie jako złą za jakieś grosze. I zapytała się, czy ona musi korygować wcześniej odliczony podatek związany z zakupem tych odpadów. No i powiedział nam Trybunał, SUE powiedział, że nie ma takiego obowiązku, nawet jeśli towar zostanie odwracany, zniszczony i tylko, że będziemy musieli to udowodnić lub uzasadnić. Czy to są takie skargi? Dokładnie tak. No więc tak, Jezus Maria. Woda pobierana nielegalnie z wodociągu podlega VAT, bo nawet karna opłata za taką wodę jest zapłatą za transakcję. Więc to jest dziwne według tutaj autora, bo w Polsce dominował pogląd, że takie czynności nie podlegają obowiązkowi VAT, tylko to jest charakter odszkodowań. Natomiast teraz jest po wyroku, zwłaszcza TSUE, pobór prądu, gazu, wody i innych mediów bez umowy nielegalnie podlega VAT. O tym już mówiłam, ale jeszcze przypomnę, że do 18 maja można składać wnioski o wsparcie w obszarze BHP do ZUS-u. I okazuje się, że napisała do mnie na Messengerze jedna z naszych koleżanek i powiedziała, że jej klient to składa. I o tym mówiłam na pasów, tak sobie myślałam, Boże, może dzięki temu mojej informacji ktoś kasę dostaje, tak mi się miło zrobiło. Wiecie, może by mnie tak nie znaczy, ale jestem strasznie łasa na pochlebstwa. Karolina nie potrzebuje, żeby ją chwalić, a ja po prostu uwielbiam, jak ktoś do mnie napisze miłego. Więc jeśli macie taką chęć, to ja was serdecznie do tego namawiam, żeby coś Boże. Miłego mi pisać. Boże. Ordynarnie to załatwia się. Tak? Ordynarnie, bo ja się nauczyłam, że jak chcesz mieć komplementy, to muszę je prosić, bo tak sami z siebie ludzie tak niechętnie trochę dają. Na przykład ty jesteś tego przykładem, tak? Czyli tak. Ciebie trzeba ci z gardła wyciągnąć komplement, żebyś powiedziała. Ale zobacz, jaką ma później wartość. No więc jeżeli w ramach obsługi Deluxe można klientom powiedzieć, bo tutaj ten ZUS jakoś wspiera i tu jest cała masa działań wymienionych. Jeżeli chcecie troszeczkę więcej o tym poczytać, to jest w Rzeczpospolitej z 4 maja 2023 w dodatku kadry i płacy, czyli w moim ulubionym dodatku. I w tymże też dodatku było powiedziane, że nie uznaje się za zatrudnienie pracownicze, zatrudnienia dominującego wspólnika wtedy, gdy udział innych wspólników w kapitale jest tak mały, że pozostaje w istocie iluzoryczny.
I to była pani, która była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na stanowisku prezesa zarządu, jednoosobowym zarządzie spółki i posiadała 95% udziału w tej spółce. I ZUS powiedział, że on jest, skoro ona jest dominującym wspólnikiem, to trzeba ją potraktować, tą spółkę, jako jednoosobową spółkę ZOO. W związku z tym udziałowiec podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności, było, a nie jako pracownik. W związku z tym ZUS wydał decyzję stwierdzającą brak podlegania przez kobietę ubezpieczeń społecznych z tytułu spornej umowy o pracę. I to tylko pokazuje, że jak czytamy literalnie przepisy, czyli gdybyśmy tak wchodzili po prostu do pracy, jako takie świeżynki, bierzesz ustawę, tego typu ubezpieczenia społeczne, tak, napisane, że tytułem do ubezpieczenia jest jedna osoba spółka ZOO. Bierzesz KRS, tak, masz dwie osoby, tak, i mówisz, a dobra, nie dotyczy tak ten przepis. A bardzo wiele osób ma takich wspólników tam na paru procentach przecież. No właśnie, ale tu bardziej mi chodziło, żeby zwrócić uwagę na to, że my ucząc się albo wdrażając się do tego zawodu, bo pewnie może nas też słuchają osoby początkujące w tej branży księgowej czy ZUS-owej, że nie można tylko opierać się na przepisach, bo jak widzimy, nagle ZUS mówi, że tutaj jest wieloosobowa spółka ZOO, to nawet tak jest jednoosobowa, bo jest dominujący udział. Więc nie można czytać literalnie tego przepisu w taki, wiecie, że bierzecie literalnie przepis i dobra, jednoosobowa. Bo jeszcze trzeba się zastanowić, co to znaczy jednoosobowa, bo może być spółką jednoosobową spółka, która nie ma jednej osoby. O to mi chodzi, to jest za bzdura. No dobra, sobie tak pogadało. Pośrednik znowu z licencją, to też tylko powiem, w ramach znowu obsługi deluxe, jeżeli macie klientów, którzy mają biura nieruchomości, zajmują się pośrednictwem, to gdzieś tu jest obiegła rynek wieść, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uregulować zawód pośrednika. Szef resortu wskazał, jakiś pan Waldek, że to jest, tutaj są nieprawidłowości, bo pobierane są opłaty od obu stron transakcji. Co byśmy nam ostatnio tym przygotowały, żeby trochę takie dziwne. To jest ogólnie dziwne, tak, że jak coś szukamy przez biuro nieruchomości, to zarówno strona szukająca nieruchomości, jak i ta sprzedająca, wystawiająca tą nieruchomość też płaci, więc takie to jest ogólnie, dalej jest dziwne. Jest trochę dziwne, bo jeszcze o ile rozumiemy płacenie komisji za to, że ja na przykład wystawiam swoje mieszkanie, no i ten ktoś musi zrobić całą tą wielką pracę, ten pośrednik. To jest okej. Dlatego sprzedawcy tych usług czy tego mieszkania, ja zatrudniam firmę, niech oni mi sprzedadzą mieszkanie. No tak. Ale to, co szuka, kupuje, że on musi płacić i później wszystko są te wszystkie kachmenty. Odchodzenie trochę tych tego, no nie? O, Marek się włączył, cześć Marek. A z Markiem to ja mam nadzieję, że się spotkam w Kołobrzegu, do którego jadę na szkolenie. Marek, czy ty już jesteś w drodze do Kołobrzegu na szkolenie o ksefie? Szkolenie! Co? Będziemy się szkolić. Ja wiem, jak takie szkolenia wyglądają. O, wypraszam sobie, ja jestem bardzo pilną uczennicą i ja chcę wam powiedzieć, ja nigdy nie opuszczam szkoleń, jak wyjeżdżam. Nawet gdyby były nudne, gdyby były pytania. Nawet jak impreza do 5 rano. Nie opuszczam. Ja mam sobie coś takiego, że kujonka po prostu. Że połowa ludzi mówi, idziemy na plażę, idziemy się przejść. Ja mówię, nie, ja zostaję na szkoleniu. Także ja jestem z tych takich dziobawek. Psuj zabawę. No niech będzie, że jestem w tym nerdem. A jak jest u was? Czy wy jesteście team Wagarowicz? Chodziliście na wykłady, na studiach? Czy nie bardzo? Bo one wiedzą coś innego. Na studiach nie chodziło, bo zarabiam pieniądze wtedy. Jak chodziła na wykłady. Ja wtedy udzielałam korepetycji z angielskiego, więc na wykładach sobie wtykałam uczniów z korkami. Ale jak jedę teraz na szkolenia, na doradców najczęściej, to ja po prostu od początku do końca jestem na szkoleniu, zawsze. Tam może być pusto, ale mnie zobaczycie w pierwszej ławce, która siedzi i notuje. Wybór zasad ogólnych w zeznaniu rocznym nie dotyczy lat następnych, przypomnijmy. Więc jeżeli przedsiębiorca płacący ryczałt rozliczył podatek dochodowy za ubiegły rok na formularzu 5.36 według skali, czyli to jego decyzja nie wpływa na formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w 2023. To tylko tak wiecie, woli przypomnienia, bo już też o tym trąbiły na burzach, gdzie mi się tam nie trąbiły o tym. Podatek u źródła, mój ulubiony,
Usługa ubezpieczenia nie jest świadczeniem o podobnym charakterze do gwarancji w rozumieniu ustawy o CIT, więc wynagrodzenie za polisę jest bez podatku źródła. Pan też ma szkolenie, którą pamiętam. Szkolenie małyszcze. Szkolenie dobre, bardzo dobre, to szkolenie podatku źródła też pamiętam. I też mamy go tak trochę z pospaną reklamą, też w naszym sklepie jest bardzo dobre szkolenie. Nawet dwie źródła. Części, ale ta druga to ja już troszeczkę odlatywałam, powiem wam szczerze. No to tak, no to to jest wyrok w USA w Poznaniu. No i ostatni artykuł. Pamiętasz, jak na ostatniej prasówce mówiłam, że się firma zapytała, czy komuś sprzedaje coś i ten pokazuje kartę dużej rodziny, to czy ona może wystawić fakturę? I tam się chyba interpretacja była, że nie, że bez NIP-u ma wpisywać, bo to są wydatki osobiste. No i tu minister finansów powiedział, że nie. Gruba Szycha powiedziała, że wydatek, za który zapłaciliśmy za pomocą tej karty dużej rodziny, może być kosztem, jeżeli jest związany z działalnością gospodarczą. A okoliczność, że podatnik korzysta z karty dużej rodziny, nie wyłącza wydatku z kosztów. Więc jeżeli się zmartwiliście po ostatniej pasówce, że tam nie można wstawić faktury, coś, to jednak ministerstwo mówi, że jakby nie ma z tym problemu. Ale co zrobić, jeżeli na zakupy nie dostaniemy faktury z NIP? To też wczoraj z Iwoną na szkoleniu o kasach fiskalnych też o tym rozmawiałyśmy. Do rozliczenia kosztów powinna wystarczyć faktura bez NIP, jeżeli oczywiście są dane rodzica, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, bo najważniejsze jest, żeby z dokumentu wynikało tak, kto, kiedy, za ile, a brak NIP-u to nie jest w ogóle jakimś tam problemem technicznym. No to dobra, to z mojej strony wszystko, zobaczymy, co jeszcze, czy ktoś tutaj się coś... O, niektórzy widzę, że tutaj powszechnie nie jest chodzenie na wykłady. Tak? A, no tak. Dorota też coś wspomina, że różnie u niej to bywa, tak? Więc ja, znaczy wiesz, to po wykładzie ja wtedy nie czułam, że one mają jakąś taką wartość, szczególną wartość. A teraz... Ja miałam fajne, bo wychodziłam. No właśnie, a ładna była fajna. Teraz jeżdżąc na szkolenia, to mam takie poczucie... No tak, żeby jednak wykonała ten wysiłek, żeby pojechać, zapłaciłam za to. Dorosłam po prostu, dojrzałam, zmądrzałam, przyznaję. Tak, a poza tym wiecie co, mam ogromny taki, jak to powiedzieć, taką pokorę względem wszelkich szkoleń, bo nawet jeżeli mi się wydaje, że już temat znam, że już jest, Boże, już co, już wszystko na ten temat pozostało chyba powiedziane, to nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wyszła ze szkolenia z poczuciem, że ja nic się nowego nie dowiedziałam. Nigdy. Zawsze mam takie poczucie, kurde, warto było przyjść do tego jednego zdania. Tak, dokładnie. Albo czasami tak siedzisz na drugie. A to już mi zapałe serce, to ten pędzisz do komputera, Jezus, jak ja to rozliczam? A u niego, a u tego, to jak to robi? Oj tak. Mini zawały serca na szkoleniu to jest to się można też jak prowadzimy szkolenia, to też widzimy to od drugiej strony i z czym to się człowiek jakby zmaga, żeby zrobić takie szkolenie, no. Więc to też jest ten taki rodzaj trochę szacunku dla tych ludzi, co przyjechali, przygotowani. To też jest rzeczywiście bardzo dobry punkt. I ja sobie teraz pójdę nad morze, a on to jednak ileś godzin wcześniej mi poświęcił, jakby. Bardzo, bardzo się z tobą zgadzam, widząc to z drugiej strony, gdzie też właśnie to robimy, to no jak na przykład coś scrolluję Facebooka, no to tak, mogę sobie pomyśleć, dobra, może przynudzę, no. Ale czasami, jeżeli naprawdę jest fajne szkolenie, to tak trochę serce boli, że tak jak ktoś tak jakoś nie jest z tego skorzystać, mimo wszystko, no nie? No ale to tak, no więc może dlatego na studiach miałam takie podejście jakieś inne, na przykład wszyscy może byłem przykro, może mi bardziej bywało na ci wykładowcy, wiesz. Może jeszcze przyzwyczaili, że tam jest 1/10 sali po prostu i zaczęli wprowadzać taki siłow jakiś taki. Siłowe rozwiązania typu sprawdzanie listy obecności na wykładach. Kij i marchewka, a potem zwolnienie tam z części jakiejś tam na egzaminu po prostu. No, typowe kij i marchewka i dalej to nie działa. No ja też kombinowałam, ja koń pod górę, bo po prostu jak się czegoś nie chce, tak. To ile byś ty nie zrobiła tych karki, marchewek i zasieków, to po prostu no nie zmusisz, no nie, no Boże święty. No właśnie. No dobra, no to co? Kończymy. Bardzo dziękujemy. Za tydzień się widzimy. Tak? Tak? No.
Tak, co jest za tydzień? Za tydzień jest tam. A jeszcze chciałam powiedzieć, że mój syn zdał maturę ustną z angielskiego. A bo to dzień jakby są i od razu się znaczy nic, nie? Z ustnych tak. 95% jeden, a drugi 100%. Także języki u nas stoją mocno w rodzinie. Gorzej z matematyką. A się okaże 7 lipca. Okej. Okay. No, do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. I co? Miłego dnia. Miłego robienia drapitów, co powiem.